To jest mój program Muzyczne Podróże. Odcinek pierwszy, sezon pierwszy. Będę jeździł po producentach, muzykach, zespołach i pokazywał, jak robią, na czym robią, ile robią. Dzisiaj w programie będziemy u DJ-a Turka, jesteśmy już w zasadzie. DJ Turek, stary wyjadacz raciborskiego podziemia. Siemano, tu jest piżam, zobacz. Tak, widzisz, siedzi sobie, tak sobie pisze, nie? Taki spędzik. Tutaj, a mam, nie wiem, może 1,76 m, jakoś tak. Niskie, ale w miarę przyjemne. Przeznaczenie tego studia jest, to jest studio dla małych raperów, wiesz? No, no. Tu młodzi raperzy mają właśnie się kluć. Kluć, czyli taka wylęgarnia talentów mała. No. Coś w tym stylu. I tu nikt wysoki, wiesz, nie, nawet niech nie wchodzi lepiej, bo po chuj. Znajdujemy się u DJ-a Turka w kabinie, w jego studiu, tak. I studio nosi nazwę... Z wypożyczalni studio. Z wypożyczalni. Przenośne, mobilne, ma koła. Na czterech śrubach. Na czterech śrubach, tak, pod nazwą... Nie ma bardacha? Nie ma bardacha, bo to jest jakiś przypał. To jest przypał. Nieładne. Jakiś przypał. Tam jest piżam. Można powiedzieć, że kabina jest tak sylwka, nie? Aha. Prócz ściany. Sprzęt. Tak. Gdzie wzmacniacze, żeśmy kupili, żeby byli na robocie, wiesz? Mhm. To są... Poczekaj, też raz, dobra. Mikrofonu. To jest mikrofon marki jakiej? Behringera. Byle był. Widzę, że ma tutaj trzy zakresy do wyboru. Z tyłu też ma coś, dobra. Tylko odpęczony jest tak... No, ten trochę skwyrczy. Aha. Tylko tak, wiesz. Tutaj złapany na cybancie. Na cybantach. Tu też poniżej cybanty. Cybanty to jest podstawa, nie? W tej kabinie. Pop filtr normalny, duży, zakrywający powierzchnię mikrofonu. Do okularów, jak się zaparują potem, wiesz, podczas akcji. A co zaparowały mi, mówisz? A ty masz okulary. Ja mam okulary. O tym też powiemy, stary. Ostatnio... A słuchawki? Słuchawki to marka Sennheiser. Mam taki nawet swój dowcip co do słuchawek. Jak nazywają się słuchawki Sennheisera? Sennheiser. Jestem Darek Sucharek i opowiadam suchary. Sennheisery model jaki? Nie wiem, 205. Ale 205 i zakładasz słuchawki i lecisz. No to co? Aha. Słuchawki mamy podłączone do czego? Do wzmacniacza. Wzmacniacz Technics. Mocny klasyk. A nie, że jest co? I to jest też jakiś wzmacniacz, tak? Ale on chyba nie jest podłączony. Nie, to jest alternatywa, jakby ten się spierdolił albo do głośników czy do czegoś. A w sumie ma funkcję, bo by to się, wiesz, przewróciło. Ja go tu położyłem, żeby siła ciężkości tylko tam pchała do tyłu, wiesz, i żeby to nie dupło na dół. Tak. Chyba do ściany. Nic do ściany nie kręcę, nie ma takiej opcji, bo mi się gąbka obkręci tak. Ale mało otworki potem jakoś... Spróbujesz, będziesz miał to, spróbujesz, no. Okej. To powodzenia. Okay. Mamy takie studio, takie na zasadzie, tak wspólnie wszyscy podchodzimy. To nie jest jedna inwestycja jednej osoby, tylko modułowo podchodzimy do sprawy. Czyli, że każda część tego studia należy do jakiegoś tam... Tak, jeden gramofon jest na przykład mój, drugi jest gramofon Tony. Aha. Mikser jest mój, Sylwka, launchpad jest mój na przykład, MPK jest moje, ale zarazem Tony, bo to mi dał kiedyś MPC-tkę w prezencie pod choinkę. Ja ją handlował, rozumiem, że kupiłem MPK za to. Aha, czyli handel jakiś taki... Taki, no, tu kombinatorski. Mikser jest mój, Tony. Na spółę teraz niedawno zakup. Komputer jest mój. Ile cię kosztował taki mikser? 1500 zł musiałem za niego. 1500 zł za mikser, no czyli nie jest, nie są to tanie rzeczy. Nie jest produkowany już i ten... Czyli wyszedł z produkcji. W którym roku? Chyba parę lat temu, no bo to jeszcze widać, że... Windows 7 sterowniki się zatrzymały. Aha, czyli całkiem niedawno. No, to jest dużo. Masz to kartę napisane. Jakie masz to jeszcze dźwięki ciekawe? Chudaj tu, tak?
ręczkę, lufeczkę. Dajesz mam to mecz. Nie. Daj tu będzie czajnik. Tak, że stawiasz ten czajnik tutaj, aż się zagotuje, nie? Potem sobie ściągasz. Taka płyta indukcyjna. Chuj tych samych błędów i też nie mógłbym zjeść dwóch matematyk rzędu. Chodź, puść, weź, posłuchaj, co robię, by dostarczać świeżość dla ucha. Mam twoje zdanie, wyrobię wam do markę. Kocham i twoje panie, kiedy łapię za kartkę. I na przykład jak nagrywam tam, to tu sobie tak, na takich odsłuchach sobie. Powiedz mi, Darku, jak długo się zajmujesz już muzyką? Ile w tym siedzisz? Nie liczyłeś tego nigdy? Nie wiem, 95, 4, Czyli jak widzicie, macie tutaj starego wilka, nie jakiegoś... W tamtych czasach czas inaczej płynął. Nie było internetu. Nic nie było. Nie trzeba było chodzić do pracy.